W najbliższą środę zbierze się na kolejnej sesji Suwalska Rada Miejska. W porządku obrad znajdujemy zapowiadany kilka dni przez przewodniczącego tego gremium punkt dotyczący odmowy wygaszenia mandatu radnej Anny Ruszewskiej. Jak już informowaliśmy, wątpliwości dotyczące sprawowania mandatu przez Annę Ruszewską podniósł wojewoda podlaski, który stanął na stanowisku, że skoro stowarzyszenie, którego radna jest wiceprezesem, prowadzi działalność korzystającą z mienia komunalnego, to nie Powinna sprawować mandatu w samorządzie. Zdaniem przewodniczącego rady Zdzisława Przełomca, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego nie ma podstaw do wygaszenia jej mandatu i taką właśnie uchwałę szef Rady przygotował. W uzasadnieniu odmowy wygaszenia mandatu czytamy, że faktycznie stowarzyszenie otrzymało ze środków publicznych dotacje na prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej. Jednakże Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat jest organizacją pożytku publicznego. We wpisie do KRS na pierwszej stronie dotyczącej podmiotu znajduje się informacja, iż Pryzmat nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców. Od dnia uzyskania wpisu stowarzyszenie przez 29 lat swojej działalności nigdy nie prowadziło działalności gospodarczej. Przewodniczący rady podnosi również, że za usługi świadczone przez stowarzyszenie, któremu wiceprezesuje Anna Ruszewska, organizacja nigdy nie pobierała opłat. Prowadzi to w ocenie Zdzisława Przełomca do konkluzji, że wygaszenie mandatu Anny Ruszewskiej nie znajduje podstaw prawnych, ale decyzja ostateczna należy, jak już wspominaliśmy, do Rady. Prócz sprawy Anny Ruszewskiej podczas sesji usłyszą informacje o sytuacji epidemicznej w mieście. Gośćmi na tym posiedzeniu będą dyrektor Suwalskiego Szpitala, powiatowa inspektor sanitarna oraz przedstawiciel NFZ. Sporo czasu radnym zajmą również sprawy związane z oświatą.